Cześć, tutaj Hilpitero i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku West Hamem. Widzicie, jest pusto, nie ma okienka, nie ma nic do kupywania. Tak normalnie byśmy się zbliżali już do końca okna transferowego, ale przed nami jest mecz Southampton, bardzo ważne spotkanie na St. Mary's. Jest już przed nami. Jeżeli wygramy ten mecz, utrzymujemy się w top 4 i nawet mamy szansę na awans do top 3. Więc 3 punkty w tym meczu są o tyle bardziej szczególne, ważne i potrzebne. Więc przenosimy się bez zbędnego przedłużania na St. Mary's Stadium w Domu Świętych Southampton. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na stadionie West Hamu, a nie Southamptonu. Oczywiście zrobiłem taką fajną zapowiedź. Tak dużo mówiłem o tym, że jedziemy na St. Mary's do Southamptona. Jesteśmy oczywiście w West Hamie. Na Upton Park, czy jak kto woli, Boleyn Ground. Oczywiście, bardzo ważne są 3 punkty, widzimy, kibice są zgromadzeni, jest bardzo fajna pogoda do grania, nie ma deszczu, więc powinniśmy ten mecz jak najbardziej ustawić pod własny dyktando, chociaż Southampton jak najbardziej też może nam zagrozić, gdyż mają naprawdę, naprawdę ciekawą kadrę zawodników, ciekawych graczy, indywidualnie przede wszystkim, którzy tworzą bardzo zgraną ekipę. U mnie jedna zmiana, bo nie mam Aleksandra Songa, który ma kontuzję, w jego miejsce Mark Noble. No i właściwie to tyle, jeżeli chodzi o prezentację tego meczu i zaczynamy te widowisko. Siadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy i startujemy. Uwaga, rusza Shane Long, pierwsza sytuacja, strzela Long, dobijam, Van Yama i jest 1-0. W trzeciej minucie szybka akcja Southampton, rozmontowana defensywa West Hamu. No tutaj nie popisał się Tompkins, który odpuścił zupełnie Shane'a Longa. Jeszcze Adrian zdołał to wybronić, ale na pustą bramkę bez problemu dobija Victor Wanyama. I jest nieciekawie, gdyż Kenijczyk szybko otwiera wynik tego spotkania na 1-0. Rusza Sheiku Kuyate, jest sytuacja w polu karnym. Dwóch napastników, jest Stewart Downing i nie ma bramki jednak. Mieli się minimalnie tutaj Downing, tutaj w tym uderzeniu piłka nie ląduje w siatce, no, a było naprawdę blisko. Rusza Schneiderlin, Morgan Schneiderlin. Jednak piłka daleko od lewego słupka. No, nieudane uderzenie, piłka nawet nie zahaczyła boczną siatkę, gdzieś poleciała w trybuny. Francuz się w tej sytuacji nie prosi, mówiąc, nie popisał. Jest już Mauro Zarate, Zarate wchodzi w pole karne, Zarate, poprzeczka ratuje Southampton. Davis tam parował piłkę właśnie na poprzeczkę po strzale Mauro Zarate. Wchodzi już w pole karne Matt Jervis na dłuższy słupek. Mark Noble zamykał tę akcję, jednakże nie trafił z 4 metrów na pustą bramkę, otwarta przestrzeń. Mark Noble przenosi piłkę nad poprzeczką. No lepszej sytuacji może West Ham w tym meczu nie mieć. Już jest Aaron Cresswell w pole karne, Cresswell zamyka tutaj Carroll, z poprzeczka, niesamowita sytuacja. Druga poprzeczka w tym spotkaniu. I jesteśmy już po pierwszej połowie tego spotkania, mamy wynik niestety niekorzystny dla West Hamu. Po szybkiej akcji, szybkiej bramce w trzecim minucie Southampton jest na prowadzeniu, gola strzelił Victor Wanyama na 1-0 właśnie. No jak na razie ten wynik wygląda w ten sposób. Uwaga, Saido Mane, czyżby szybkie jednak jest spalony. No, mógł się powtórzyć koszmar z pierwszej połowy, gdzie już w drugiej, w trzeciej minucie strzelił bramkę Wanyama. Tutaj również trzecia minuta drugiej połowy, ale jednak Saido Mane jest na spalony. No widzimy, tu już był rozradowany, że wpakował piłkę do siatki, ale jednak offside. Uwaga, Dusan Tadic! Broni świetnie Adrian. Uwaga, szansa, broni to Adrian, dobija znowu Wanyama. Klon bramki numer 1 dla Southamptonu. Strzela jeden z zawodników świętych. To był Mane? Nie. To był jeden z zawodników środka pola, bodajże James Ward-Prowse. No ale Victor Wanyama jak zwykle znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i dobija piłkę na pustą bramkę po raz drugi w tym meczu. I 2-0 dla Southamptonu. No cóż za mecz Kenijczyka.
Uwaga, strzał, poprzeczka, strzela jeszcze do bitka Pele. 3-0. Ale tam był chyba faulowany jeden z zawodników West Hamu, tego sędzia się nie dopatrzył. I Graziano Pele zdobywa bramkę na 3-0. Zobaczmy za chwilę powtórkę, bo to jest bardzo ważna, kluczowa sytuacja w tym momencie. Jest to zamieszanie, leży jeden z zawodników, jest to obrońca bodajże, jest to zawodnik z numerem 5, Tomkins. No i tutaj już Kresło nie dosięgnął tej piłki, jest po prostu zbyt niski, nie dał rady wybić tej piłki, którą wpakował do siatki Graziano Pele, no fatalnie, 3-0 dla Southampton. I to jest, proszę Państwa, koniec tego meczu, no. Zawiódł absolutnie tutaj West Ham po dobrym początku sezonu, po 4 punktach w 2 meczach, teraz przychodzi czas na zimny prysznic, na spotkanie z rzeczywistością i 3-0 Southamptonem. No cóż, przegraliśmy Southampton. Nie tak to miało wyglądać, ale Leicester City wygrało z Arsenalem. To za kuriozalna sytuacja. No ale teraz przed nami mecz Carling Capital One Cup. Nie ma końca okna transferowego. Zobaczę, czy ktoś został powołany do kadry. O, Szejko Kouyaté, 9 dni przerwy, zarąbiście. Nie mam dwóch podstawowych środkowych defensywnych pomocników. No niezłe te powołania, myślałem, że tu nikt nie będzie powołany, ale jest. No dobra. Przynajmniej mecz z Chesterfield u siebie, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na mecz z Chesterfield. Panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie z Bowling Ground, Londyn, West Ham kontra Chesterfield, rozgrywki Capital One Cup. Bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o drużyny właśnie z tych niższych lig, mogą sobie rozegrać mecz na ostawkę z tymi popularnymi drużynami z Barclays Premier League, jednakże w tych wstępnych fazach właśnie te drużyny z ligi najwyższej klasy rozgrywkowej wystawiają często zawodników rezerwowych, którzy nie mają okazji grać w pierwszym składzie w lidze. Oto wyjściowa jednostka West Hamu w bramce Jaskalainen między innymi, który normalnie nie ma okazji występować w pierwszym składzie. Jest też Kevin Nolan, Poyet, jest też Morgan Amalfitano, więc jest kilku zawodników, których często nie widzimy w pierwszej jedenastce. Rusza już Matt Jervis. Jervis, rusza na bramkę, Jervis. Poczeka na partnera Kevin Nolan, musi być gol, jest! 1-0, pierwsza akcja. Jest od razu gol, otwierający wynik spotkania. Kevin Nolan, który po raz pierwszy w tym sezonie rozpoczyna swój mecz od pierwszej minuty. Wykorzystuje tę świetnie wypracowaną akcję. Ściągnął 4 obrońców, Matt Jervis swoim sprintem. Potem wyczekał, podał do Kevina Nolana, który był niekryty. A Kevin Nolan dopełni formalności, strzelając bramkę na 1-0. Uwaga, Doyle, Johnson, Johnson! Niespodziewane wyrównanie! Johnson zdobywa bramkę na 1-1. No cóż za tutaj ładne rozklepanie zawodników Chesterfield. Tutaj Nolan się trochę pogubił, Collins w ogóle zgubił tok myślenia, stanął w miejscu, nikt nic nie robił. No a Daniel Johnson zdobywa bramkę i jest niespodzianka. Gol do Chesterfield. Niebezpieczny faul Carla Jenkinsona pod polem karnym. I będzie szansa dla Ryana. Zawodnik z numerem 8 uderza na bramkę i co? I słupek! Niesamowite! Ale szczęście miał teraz Jussi Jaskalainen. Nawet się nie ruszył do tego strzału. Uwaga, Morgan Amalfitano, Amalfitano! Jest! Gol! 2-1! Morgan Amalfitano! Świetna kontra gospodarzy. Fantastyczne prostopadłe podanie otwierające od Denera Valencji i Amalfitano zmylił kompletnie tutaj bramkarza. Bramkarz rzucił się w inną stronę, a Amalfitano zdobywa bramkę, bardzo ważną. Uwaga, Ener Valencia rusza w rajd, samotny. Ener Valencia mija kolejnych zawodników. Ener Valencia, to jest niesamowity rajd. Valencia broni jednak Lino. Jakby to się zakończyło bramką, co byłoby coś naprawdę niesamowitego. Taki samotny rajd przez 50 metrów Enera Valencii. Rusza już Ener Valencia. Valencia! Nie ma gola Lee. Lee broni bardzo ładnie to uderzenie Enera Valencii. No to powinien być gol ewidentnie. W tej sytuacji usprawiedliwienia Ener Valencia nie ma. Strzał powinien być lepszej jakości.
A teraz jest Doyle! Nie wykonać sytuacji, mogą się mścić! Niestety dla Chesterfield nie teraz, jeszcze dobitka, to już po gwizdku sędziego, który kończy pierwszą połowę. Trzy bramki widzieliśmy, jest 2-1 dla West Ham United. Nolan, Noble, Mark Noble! Nie trafia w takiej sytuacji, Mark Noble, kapitan West Hamu, myli się w sytuacji, no strzał, też piłka tam nabrała kozła, też może nie była i taka idealna do uderzenia. Uwaga, wycofanie do dole, Doyle, jeszcze tam jest Gobern, wycofanie, jeszcze jedno, strzał, pusta bramka, wybija z linii bramkowej, bodajże Aaron Cresswell. Cóż za akcja ratunkowa Cresswella, fantastyczna, ale jeszcze jest przy piłce Chesterfield. I jest faulowany Diarikwa przez Matthew Jervisa. I będzie zmiana, właśnie Jervis opuszcza plac gry, a wraz z nim Ener Valencia, na boisku pojawia się Diafra Sakho oraz Ricardo Vaste. Uwaga, błąd! Kevin Nolan może to rozstrzygnąć! Nolan broni Lee! No cóż za tutaj szczęściarska obrona Lee. Piłka leciała już na linię bramkową. Ale jeszcze jest szansa, jeszcze jest Diafra Sakho. Sakho! Kończy to! Diafra Sakho! Na 3-1 ma swoją bramkę. Były zawodnik Mets ściągnięty do West Ham United. Zamyka kompletnie marzenia o jakimkolwiek kontakcie dla zawodników Chesterfield. Diafra Sakho. I mamy koniec tego meczu. I mamy awans West Hamu do kolejnej rundy. Miało być gładko, miało być przyjemnie. No i tego wysiłku nie było zbyt wiele i jednocześnie West Ham awansuje pewnie, wygrywając 3-1 z Chesterfield. A my zobaczmy wyniki. Liverpool przegrał z Ipswich Town. United zremisowało z Notts County. Słabo idzie mocnym klubom, a tymczasem ja będę się z wami żegnał. To był jeden z trzeci odcinek bodajże kariery West Ham. Zapraszam na kolejne. Dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie. Peace out.